Nie od A więc. A, nie, pani cię nigdy nie nauczyła? Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Radio Belfer. Jest z nami redaktor Daniluk. Redaktor Łasiński. I redaktor Karcz. Bardzo mi miło. Ready. 3, 2, 1, tarp. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Daniluk. Radio Belfer. Krystian jest prowadzącym profil Uczę Filozofować, tak. I przyjął nasze zaproszenie i jest naszym, uwaga, pierwszym ever fizycznie gościem, tak, w Radio Belfer, więc Krystian, jesteś wyróżniony, tak. Nie daj ciała. Dobrze. Miej odwagę odpowiadać na pytania. Dokładnie tak, więc... Moja dusza, ciało, jesteśmy gotowe. Cudownie, cieszymy się, że znalazłeś dla nas czas. Powiedz mi, czym ty w ogóle się zajmujesz i dlaczego jesteś z nami dzisiaj? Bo uczę filozofować. Znaczy generalnie... Wszędzie tam, gdzie ludzie nie dostrzegają żadnego problemu, wszędzie tam, gdzie wszystkim wydaje się wszystko oczywiste, ja drążę dziurę w całym. Jeden z moich nauczycieli filozofii na studiach, profesor Kubicki, mówił, że filozof to jest ktoś taki, kto jak się wszyscy fajnie bawią w piaskownicy, to przychodzi i psuje zabawę, bo nagle się okazuje, że nie jest. Czyli jesteś osobą, która na radzie pedagogicznej zawsze zadaje pytanie dyrektorowi, gdy wszyscy chcą iść do domu. Tak. Jeszcze ja chcę zapytać, tak, dokładnie. A dlaczego? Zawsze byłem ja. Tak. O Jezu, to cię chyba nauczyciele nie lubili, co? Wiesz co, zawsze było tak, jeszcze jako ucznia pamiętam, że w momencie, kiedy wszystko cichło, ja bardzo lubiłem podnosić rękę. Rzeczywiście tak było, nie? Zawsze lubiłem drążyć dziurę, zadawać pytania, kwestionować różne rzeczy. Zawsze czułem, że jakby ten temat jest jeszcze nie do końca wyjaśniony. I ja zawsze opowiadam o tym, że filozofia to jest coś takiego, co pozwala widzieć więcej, patrzeć głębiej i więcej dostrzec. Tylko jednak jest jakoś tak, że tej filozofii za bardzo w szkołach nie ma. W ogóle mam dla was zagadkę. No, dobra, dawaj. Ale to jest bardzo konkretna, tak podpowiem, nie? Jedziemy. Uwaga. Co łączy filozofię dla dzieci i loty w kosmos? Podpowiem, że chodzi o coś bardzo konkretnego, przełomowego, zarówno dla lotów kosmicznych, Najgorsze jest to, że przed naszym spotkaniem, zanim Krystian przyjechał, przeglądałem Facebooka i on opublikował tą zagadkę i nie przeczytałem odpowiedzi, bo w komentarzach była odpowiedź? Nie. Kurczę. A ja się nie doczytałem, co to jest filozofia. Czekaj. Coś przełomowego. Filozofia dla dzieci i loty w kosmos. Coś przełomowego dla lotów w kosmos bardzo. Bardzo konkretne, bardzo ścisłe pytanie. No na pewno było przełomowym, to było co? Lądowanie na Księżycu, Armstronga, ale to? No to co nie, jeszcze? No ale to filozofia. Flaga. No i teraz co to było? Jakby co tutaj? Widzisz, to jest, tyle wiem na temat filozofii, że nie jestem w stanie... To się wytnie. On nie ma surówki, tak to będziesz myślał. Nie wiem, zaskocz nas. Dokładnie. No to jeżeli chodzi o to ścisłe wydarzenie, to rzeczywiście to jest rok 1969, lot w kosmos, ale co to ma wspólnego z filozofią w szkole? W 1969 roku Matthew Lipman wydał program nauczania filozofia w szkole. To znaczy, że od 1969 roku jest gotowy program nauczania dla filozofii w szkole, gotowy do wdrożenia ze scenariuszami zajęć i pełen pakiet. Nie czytałeś, Dawid. No, nie czytałem. No właśnie. No właśnie. Matthew Lipman. No. Długo, nie? Tak mi się wydaje. 69. No i co, jest miejsce na filozofię w szkole? Wiesz co, ja tak w ogóle mam taką refleksję, że jak sobie wyobrażam, jak szkoła w ogóle powstała, wiesz, i wyobrażam sobie końcówkę XVIII wieku i sobie wyobrażam samochód, jaki w tym czasie jeździł, jakim samochodem można było jeździć do pierwszej pruskiej szkoły, to był chyba samochód na parę, tak mi się wydaje. To już chyba był nawet pierwszy Ford T. O. Chyba, no, ja koło 1900-tego, no i bo tak, ty nie jeździsz samochodem. No właśnie, ja też nie jeżdżę. Ale i tak wyobrażam sobie, co od tego czasu się wydarzyło w edukacji i co od tego czasu wydarzyło się w rozwoju technologicznym. No i mamy od właśnie 69, ale tak podróżując po drodze w czasie, no to mamy Johna Deweya, który prowadzi swoją szkołę, której pokazuje, w jaki sposób uczyć się w sposób praktyczny. Mamy Marię Montessori, to jest początek XIX wieku. Mamy Janusza Korczaka,
No i mamy Matthew Lipmana. I dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, żeby pokazać, że technologicznie, jeżeli byśmy tak popatrzyli technologicznie na edukację, to w 69 roku mieliśmy materiał, żeby stworzyć szkołę, w której jest miejsce na pytania, na rozmowę, na spotkanie, na dyskusję, na praktyczne działanie, na spotkanie, na kontakt z nauczycielem, a mimo to jakby z tych technologii nie, do dzisiaj bardzo nie korzystamy. Ja myślę, że to jest takie dosyć... Znamienne, nie? Że od tego czasu, przez taki długi czas, od 69 roku, mamy już materiały do tego, żeby w zasadzie zrewolucjonizować polską szkołę. Jak spotykam się z dzieciakami w różnych miejscach, bo poza tym, że uczę w szkole podstawowej Cogito, poza tym, że prowadzę warsztaty w szkole w chmurze, prowadzę różne warsztaty dla kina, albo klub małych, wielkich filozofów, zajęcia online dla dzieci w całej Polsce, dzieci się ze mną łączą, to dzieci, rodzice zawsze mi powiadają o jednym, że mimo tego, że mam mnóstwo fajnych zagadek, przygotowanych pytań, dyskusji, to jak pytam, dlaczego to jest dla nich ważne i za co są jakby wdzięczni, to oni mówią, bo mogę porozmawiać z nauczycielem. Mhm. Czyli że jest dwustronna komunikacja w tym momencie. Tak, tak. No, ale to inaczej. Zajęcia z filozofii to nie są zajęcia z rozmowy z nauczycielem. Co chcesz w takim razie przekazać dzieciakom, czego chcesz nauczyć dzieciaki? Wykorzystując, bo to jest zawsze tak, jak wiesz, ja mam komputery do dyspozycji, tak. To jest mój warsztat pracy, tak, jako informatyk, ale nie uczę ich komputerów, tylko uczę ich wykorzystania technologii, w jaki sposób rozumnie z tego korzystać. To jak teraz z tą filozofią jest? Co da mi nauka filozofii, oczywiście, jeżeli idę na taką lekcję, na takie zajęcia? Oczywiście, przede wszystkim podstawą są kompetencje miękkie, które kształtujemy podczas takich zajęć. Przede wszystkim te komunikacyjne, dlatego że historia filozofii to historia tak naprawdę dyskusji, rozmów, wymiany zdań, ale też krytyczny odbiór informacji, bo w momencie, kiedy ktoś nam coś opowiada, albo usłyszymy w radiu, albo w telewizji, to możemy oczywiście powiedzieć, tak, to prawda, czytałem o tym książkę, widziałem w radiu, widziałem w telewizji, ale możemy też zadać pytanie. Dlaczego? A skąd mam podstawy do tego, żeby to wiedzieć? Więc filozofia to są takie zajęcia, na których rozmawiamy, zadajemy pytania, kwestionujemy różne rzeczy, rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy budować pewne podstawy wiedzy poprzez spontaniczną, żywiołową dyskusję, pytania, zagadki. Czyli przez dociekliwość. Przez dociekliwość. Czyli głównym narzędziem filozofa to dociekliwość. Tak, a wszystko zaczyna się od zdziwienia. Po prostu patrzę na świat i on mnie dziwi. I to zdziwienie jest początkiem tego, że zaczynam zadawać pytanie, a z czego złożony jest świat? Tak? Mhm. Czy z wody, z ognia? A może tam, jakbym tak spojrzał bardziej, to może on się dzieli na jakieś małe, niepodzielne części? To jest też chyba to, Dawid, o czym żeśmy rozmawiali pod tytułem Włącz ciekawość, tak? Można by to podciągnąć. Bo na przykład ja się zgadzam z tym, że filozofia jest takim jednym z nurtów, którego brakuje w szkole, ale z drugiej strony pytanie, jak trzeba przekonać nauczyciela do tego, żeby nie był tylko podawcą wiedzy, czyli tym regułek, tylko żeby dał dzieciakom przestrzeń na to, żeby sami poszukali i zasiać w nich wątpliwość. Bo to z kolei, uwaga, wymaga dużo czasu. Ja mam poczucie takie, że problemem w szkole dzisiaj, żeby wprowadzić to, o czym mówi Krystian, jest to, że ja nie mam czasu na to, żeby dzieci były dociekliwe, bo mam tyle właśnie rzeczy do zrealizowania, tak, że nie mam czasu na ich poszukiwania. Dobra, ale to przede wszystkim powiem ci inną rzecz. Jak przekonać dzieci, żeby przyszły na lekcje filozofii? Albo jak przekonać rodziców, że to jest im potrzebne dalej? Okej, bo z tego, co mówisz, nauka krytycznego myślenia, praca z informacją, dociekliwość. Ja mogę powiedzieć, że w sumie tego samego staram się uczyć na informatyce, tak? Bo to są dokładnie te same rzeczy, o które nam chodzi, o te pewne kompetencje. Tylko teraz, co zrobić, żeby ta lekcja nie była potraktowana jak religia na siódmej lekcji, albo na pierwszej, albo nie wiem, wychowanie do życia w rodzinie, albo na przykład, nie wiem, rozwój kompetencji zawodowych, bo dyrektor mi wymyślił taki przedmiot i też mam z dzieciakami i nie chcą na to chodzić, no bo jest to na siódmej lekcji w piątek i oni dziękują, nie? No właśnie, co zrobić, Krystianie, żeby filozofia miała dobre miejsce
Polsce w edukacji? Przede wszystkim jest tak, że w filozofii najważniejsze jest to, że w ogóle do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego, że każdy z nas w pewnym momencie zaczyna zadawać sobie pewne pytania. Są to pytania ważne, bo natury filozoficznej. Nie? Nie filozofuj. To be or not to nie be. No, nie no, to też pytanie. Na przykład wiesz, takie kwestie, bo wiem, że to się bardzo humanistycznie kojarzy, no ale ja na przykład na zajęciach etyki w szkole, w edukacji wczesnoszkolnej z dzieciakami, to ja bardzo często rozmawiam o tym, jak powstał wszechświat, skąd to się wszystko wzięło. Bardzo często rozmawiam o tym, na przykład jakby... z czego składa się świat, tak? Co było na początku, o atomach dzieci często rozmawiają, o życiu, wszechświecie, w kosmosie. Przede wszystkim wszystko zaczyna się, zaczyna się od pytań i od ciekawości. I dlatego nie trzeba do tego przekonywać, dlatego że to jest taka przestrzeń do tego, by pozwolić zadać swoje pytania. Czyli chodzi o to, że w momencie, kiedy przekierowujemy aktywność na dziecko, zamiast być podawczym, wrzucać różne rzeczy, kiedy pokażemy pewną historię, problem i damy przestrzeń, żeby to dzieci opowiedziały swoje pytania, a potem się z nimi zmierzyły podczas wspólnej dyskusji, w której to zadaniem nauczyciela jest na początku moderować w takim idealnym modelu, całkowicie wyjść z sali. Są tacy mistrzowie na świecie, którzy po prostu uczą pewnych kompetencji dyskusji, rzucają problem, a potem wychodzą. No, na przykład jedzie pociąg, który za chwilę rozjedzie 5 osób. Dzieciaki kochają ten dylemat. No, może trochę brutalny dla nauczycieli, ale niech będzie. Jedzie pociąg, który za chwilę rozjedzie 5 osób. Stoję przy zwrotnicy. Mogę sprawić, że pociąg skręci w prawo. I zderzy się z innym? Nie. Nie? Rozjedzie inną. Wykolei się. Nie, rozjedzie jedną osobę. Mogę stać, nie zrobić nic. Wtedy pociąg rozjedzie 5 osób. Mogę zrobić coś, przełączyć zwrotnicę i pociąg przejedzie tylko jedną. Czy lepiej nic nie zrobić, wtedy pociąg przejedzie 5 osób, czy jednak zrobić coś, ale wtedy przejedzie jedną. No to jest ciężki dylemat. Ostatnio czytałem o tym a propos ciekawostka, bo to jest dobre pytanie i ostatnio Tesla robiła takie eksperymenty, żeby uczyć sztuczną inteligencję samochoda, żeby podejmowała taką decyzję, bo potem będzie kwestia wyboru, jak algorytm wyliczył, na jakiej podstawie, że mu się opłacało zabić jedną, a nie pięć. Tak, oczywiście, nawet takie zajęcie prowadzę z dzieciakami, że pokazuje różne możliwości, właśnie jedzie samochód, który musi dokonywać różnych wyborów i dokonują właśnie takiego programowania. Znaczy to jest chyba rzecz, którą w ogóle jest ciężko zrozumieć, bo to już w to zaczynają wchodzić pojęcia większego dobra, mniejszego zła. Ale chyba na tym to filozofia polega, nie? No dobra, ale to też właśnie chyba tego brakuje dzieciakom, umiejętność podejmowania decyzji, potem też życia z konsekwencjami, tak? Rozumiem, że to też trzeba by wyjaśnić na filozofii, jak to jest, no bo jednak było, nie było, podejmujesz powiedzmy decyzję z tym pociągiem, że przejechać nawet tego jednego. No. Tak, co się z tym wiąże, uniwersalizować zasadę. Ale w sumie takich dylematów w życiu to mamy mnóstwo. Wiesz, i w zasadzie jest tak, że wydaje nam się, że to jest za trudne dla dzieci, że to jest zbyt skomplikowane, że one po prostu to zobaczą i nie zrozumieją, a najlepsze w tym jest to, że dzieciaki to łapią, że one się wkręcają, zaczynają dyskutować, rozważać różne rzeczy. Tak, pewnego dnia Tezeusz pojechał swoim statkiem, żeby zabić Minotaura. Wrócił jako zwycięzca i żeby uczcić jego wielkie zwycięstwo, każdego roku ten statek odbywał tą samą podróż. Ale w związku z tym, że on się psuł, wymieniano po jednej części. Aż w końcu... Popłynął nowy statek. Wymieniono wszystkie. Ale czy popłynął nowy statek? Czy to był nadal ten sam statek, tylko dobra, z wszystkimi wymienionymi częściami? Dobra, a teraz inaczej. Powiedz mi jedną rzecz. Mówisz, że uczysz w szkole podstawowej w tej chwili. Filozofii. Etyki. Czy to się nazywa etyka, nie filozofia? To się nazywa etyka. Wspomniałeś o tym gościu w 69. Matthew, tak. Jeszcze raz. Lipman, że on stworzył podręcznik, tak? Czy program. Program. Co ewentualnie miałoby być w takim programie? Bo to jest na przykład ciekawostka, bo powiedzmy, nie wiem, dyrektor ma możliwość przewidzenia na przykład godzin dyrektorskich i mógłby na przykład, nie wiem, eksperymentalnie, chciałby rozwinąć swoją szkołę, promować w jakiś sposób, wprowadzić przedmiot o nazwie filozofia. Skoro nie ma programu na dzień dzisiejszy, rozumiem, że musiałby to być twój jakiś autorski program, ale właśnie co jest w tym podręczniku, co on przewidział, ten człowiek? Tak wiesz,
powiem brzydko, po tematach lekcji. Na przykład rozwiązywanie dylematów moralnych. W jaki sposób rozwiązywać dylematy moralne? Idziesz do szkoły, musisz przyjść punktualnie, to jest obowiązek, ale ktoś się przewrócił. No i teraz, czy powinieneś mu pomóc? I spóźnić się do szkoły. I teraz jakby wiadomo jest, że możemy szybko, łatwo, nie wiem, powiedzieć, no wiadomo, że ten człowiek jest w pobliżu i tak dalej. Ale rzecz polega na tym, że trzeba to uzasadnić. I właśnie ta lekcja uzasadnienia daje taką możliwość, żeby zrozumieć to, co my na co dzień robimy, ale też w momencie, kiedy my to uzasadniamy, okazuje się, że inni inaczej wyjaśniają ten problem. Więc albo ktoś uważa zupełnie inaczej, mogę z nim sobie porozmawiać, albo wymienić różne sposoby, w jakie uzasadniamy. Poza tym jest też przestrzeń na miejsca na takie rzeczy, których zwykle nie ma. Na przykład na różnych przedmiotach, czy też interdyscyplinarnie. Na przykład czym są atomy, tak? Czy świat to jest liczba, czy to jest możliwe, żeby złożyć świat składający się z liczb, a to przecież Pitagoras jest. Albo porozmawiać o tym, czym jest sztuczna inteligencja, czy sztuczna inteligencja będzie mogła kiedyś zdobyć prawa albo podmiotowość, jaki jest status zwierząt, czym jest prawo, w jaki sposób rozróżnić prawo od etyki, bo my dorośli teraz mamy z tym problem. Jak ja napisałem kiedyś na grupie osiedlowej, miałem małego noworodka w domu, napisałem o 20:00, proszę nie wiercić w cianie, bo mój noworodek nie może zasnąć. Ktoś napisał, ja mam prawo. Nie? Ktoś skomentował, no ma prawo, to może, to powinien. No, czy na pewno? I myślę, że filozofia poprzez różne kompetencje, które kształtujemy, po pierwsze krytyczne myślenie, kwestionowanie, zadawanie pytań, skupianie na moim doświadczeniu, na drążeniu, daje też taką możliwość zrozumienia czegoś, co jest dzisiaj niejasne i niepewne, czy na stosunek do świata, do zwierząt, w jaki sposób podejmować decyzje. Bardzo dużo mówimy o wychowaniu, o tym, o empatii, a mało dajemy dzieciom taką przestrzeń, żeby porozmawiać o tym, co zrobić. Tak, no to się gdzieś tam odbywa w jakichś tam różnych projektach rozwijających kompetencje miękkie w szkole, ale właśnie nie ma takiego przedmiotu. To znaczy ja już powoli zaczynam się przekonywać, że poproszę codziennie rano, żeby dzieci zaczynały od filozofii. Jeżeli to faktycznie będzie tak, że tego typu tematy będą podejmowane, że tego typu zagadnienia będą rozpatrywane, to uważam, że ma to dużo większy sens niż, nie wiem, męczenie dzieci jakimiś innymi przedmiotami, które gdzieś tam są na siłę wprowadzane. Tak, tylko widzisz, to co Krystian powiedział, po pierwsze umiejętność i kultura dyskusji. To jest coś, co w szkołach nie jest ćwiczone. Nie filozofuj mi tu. No na przykład, nie? Albo wiesz, pitu-pitu na przykład, nie? Takie hasło, że jakby nie ma głupich pytań, bo każdy z nas jest na innym poczuciu jakby wiedzy o wszechświecie i każdy gdzieś indziej sobie stawia pytania. Mnie w ogóle zastanawia, Krystian, właśnie, że ty musisz mieć bardzo wszechstronną wiedzę, naprawdę, żeby umieć odbijać te piłeczki. Znaczy nawet odbijać, po prostu pogłębiać je dodatkowymi pytaniami, bo ostatnio rozmawialiśmy, jak jechaliśmy tutaj, pamiętasz, mówiłeś, że wchodziłeś sobie na charaktery AI. No. I ja kiedyś też tam robiłem sobie trening, gadałem z Sokratesem. No. I Sokrates po prostu zamiast na cokolwiek odpowiadać, to on mi zadawał pytania, nie? Jakby, i myślę, że tutaj też ideą jest to, żeby w każdym pytaniu dziecka, żeby jeszcze go wyzwolić, jego przeczucie wręcz, dopytać go, a nie dawać mu tą definicję. A ja na przykład jestem nauczony, ten nauczyciel chemii, że ja jestem gościem od definicji. Nie? Że nie od pytań, tylko od definicji. To jest właśnie to, co jest trudne moim zdaniem, żeby w szkole te elementy filozofii miały miejsce, bo my musimy zejść z ambony, jako ci, którzy wiedzą wszystko, tylko dać przestrzeń na poszukiwanie tej wiedzy innym. I potem, jak będzie gdzieś ściana, albo na przykład cudownie, bo gdyby oni sami dotarli do tej wiedzy, mówi, odkryłem. Bo wtedy zapamięta, nie? Ale odkrycie to jest czas. No dobra, jest właśnie cały czas. Ale teraz realia. Mam studentkę 5. roku edukacji wczesnoszkolnej jeszcze. No ona tam z filozofii, to nie pamiętam, żeby miała, że tak powiem, dużo zajęć, czy w ogóle, żeby miała zajęcia na studiach.
Jako nauczycielka, która ma wprowadzić, no właśnie, nie? Czyli widzisz, czyli że to na etapie przygotowania przyszłych nauczycieli, no właśnie, nie? Ja w ogóle mam na to pomysł. Teraz tak się zdarzyło, że w związku z różnymi zmianami prawnymi religia zaczyna, tak mówiąc kolokwialnie, odchodzić do lamusa, to znaczy obcięto jej tam godzinę. Tak. Jest też kilka zmian na przykład związanych z tym, że religia nie będzie liczyła się do średniej. No i tak naprawdę etyka jest regulowana tym samym rozporządzeniem, ale ona też, mało osób to sobie zdaje z tego sprawę, była takim w zasadzie od lat 90. takim narzędziem popychającym edukację filozoficzną. No bo wtedy akademicy filozofowie zadawali sobie pytanie, jak uczyć dzieci filozofii, skoro ma być etyka w szkołach. I to bardzo popchnęło to narzędzie do przodu. Niestety na pewnym etapie zaczęło dochodzić do takich nieporozumień, to znaczy to co jest ważniejsze, etyka czy religia, czy mogę chodzić na religię. Więc bo to jest traktowane też zamiennie, nie? Pójdę na etykę, bo nie chodzę na religię. Chociaż prawo pozwala chodzić zarówno etykę, jak na etykę i na religię, a każdy rozsądny człowiek, kiedy mu się zada pytanie, to co jest dla niego ważne, religia czy etyka, to powie to tak, jakby powiedzieć, co jest dla mnie ważne, ciasto czy obiad, nie? Jakby, albo nie wiem, co jest dla mnie ważne, historia czy język polski, albo nie wiem, matematyka czy fizyka. To są po prostu inne dyscypliny. No i w związku z tym, że dochodzi do tych pewnych zmian, no to etyka też będzie miała o wiele trudniej. To znaczy na przykład sam fakt, że teraz nie będzie średniej do oceny rocznej z etyki sprawi, że chociaż w ogóle tu nie chodziło o ocenę, to jednak to zaangażowanie spadnie. W związku z czym mamy bardzo dużo wolnych nauczycieli, chociaż różne media mówią, że ich nie ma i tak dalej, a ja znam moich kolegów, którzy pracy nie mogą znaleźć, bo w ofertach pracy jest 3 godziny z etyki. No, ale to jest problem, że tak powiem, duży, nie? Zawsze. Ale mówię to dlatego, żeby pokazać, że ci nauczyciele są, oni mają narzędzia pracy. W dodatku jesteśmy w takim momencie, że właśnie ten postępujący rozwój technologiczny, też sytuacja po pandemii, to właśnie taka przestrzeń, w której potrzebujemy pogadać, podefiniować, podyskutować i dlatego właśnie potrzebujemy zajęć z filozofii. Więc moja propozycja była też taka, też napisałem taką opinię do tych zmian w rozporządzeniach, wysłałem ją do ministerstwa, aby w ogóle odpuścić lekcje etyki jako alternatywę do religii, po prostu wprowadzić po jednej godzinie filozofii. Ktoś pewnie zaraz odpowie również, że no ale jak, nie ma materiałów, a to też jest bzdura, dlatego że chociażby powstało mnóstwo materiałów do nauczania etyki, ale to mało, mamy mnóstwo książek, historii, narzędzi, z których korzystaliśmy, ale to mało. Jest też taka organizacja Philosophy Foundation w Wielkiej Brytanii, która tworzy książki, podręczniki przystosowane do, podręczniki to złe słowo, książki, impulsy przystosowane do dzieci od 5 roku życia. Więc mamy mnóstwo materiałów. Jak ktoś powie jeszcze, no dobra, ale kształcenie trwa wiele lat. Philosophy Foundation było w stanie przygotować kursy dla nauczycieli innych przedmiotów niż właśnie filozofia czy etyka, z takim zamysłem, żeby też nauczyciele filozofowali na innych przedmiotach. Dlatego myślę, że bylibyśmy w stanie zorganizować my również takie kursy, materiały, bo to już wszystko jest. Znaczy mogłaby być w sumie takim pierwszym krokiem przy każdym projekcie, nie? Jeżeli stawiasz przed dzieciakami jakieś zadanie projektowe, jeżeli zaczynamy mówić, bo to się pojawia już w szkole, że chcą uczyć blokami, tak? Projektami, no to w tym momencie od tego należałoby zacząć, krótko mówiąc, zadać pytania i projekt pozwala ci poszukać na nie odpowiedzi. Myślę, że tak, ale to co też chciałem powiedzieć, to po pierwsze, że możemy uczyć filozofii od pierwszej klasy szkoły podstawowej, tak jak uczyliśmy etyki raz w tygodniu i to wystarcza, to jest realne do zrobienia. A po drugie, ten nauczyciel filozofii, który jest, może być wsparciem dla innych nauczycieli, tak samo jak nauczyciel jest, nie wiem, informatyki, WF-u, plastyki. Każdy ma w szkole swoje zadanie, prawda? Ale nikt na przykład nie powie, nie wiem, malujemy tylko na plastyce albo komputerów używamy tylko na informatyce. Wielu takich jeszcze jest, którzy tak mówią, nie? To już wiesz.
Ale dzisiaj wiemy, że jakby każdy nauczyciel ma jakąś swoją rolę do odegrania w szkole i to, że on jest, to nie znaczy, że tylko ma być na jego przedmiocie. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że idealnym dla mnie przypisem jest to, co ty często podajesz jako przykład, że dla ciebie informatyka jest narzędziem opisującym inne przedmioty. I często rozmawiasz z innymi nauczycielami, żeby na przykład podpowiedzieli ci, co robią teraz aktualnie na podstawie programu, gdzie są. Albo żeby się dostosować. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jako nauczyciel chemii, ja we współpracy z nauczycielem filozofii mówię mu, weź dzieciakom, zadaj pytanie o pochodzeniu wszechświata. Niech dojdą sami do tych atomów i potem z tą ciekawością ja ich przejmuję, mówiąc im o tym, dowiecie się więcej. Bo no to mówię ci, że za chwilę się zacznie po prostu tak, że codziennie rano powinno się zaczynać od godziny filozofii. No, bo na to, nie, na to nie? wychodzi. Czemu nie? Nie? Właśnie moim zdaniem pytania są fajne. Nie? Właśnie wolę pytające dzieciaki niż takie, które są w ogóle nieaktywne, bo ciągle są nawalone definicją. Ja też wyrosłem z tego, że po prostu to nie jest żadnym rozwiązaniem przelać to naczynie wiedzą. Nie? Jakby im bardziej moim zdaniem dolejesz tam odrobinę i ono będzie miało przestrzeń, to ten dzieciak niech sobie bierze z różnych kubeczków i mówi, kurczę, dzisiaj historia, jutro chemia i będzie sobie skakał. A, to jest już całe pytanie, że tak powiem, filozoficzne. Tak, ale o tym o też to, jak mówi, powinna wyglądać szkoła, nie? Tak, ale o tym też mówi współczesna neurodydaktyka, to znaczy uczymy się wtedy, kiedy nasz mózg jest zaangażowany. No zaangażowany jest wtedy, kiedy jest ciekawy, kiedy jest sam zaangażowany, kiedy sam robi, kiedy sam wybiera, co, czym się zajmuje, a to daje filozofia. Potrzeba matką wynalazku, tak? Żeby wynaleźć coś, no to musisz czuć potrzebę, no to jest dokładnie tak z tym mózgiem, wtedy się uczysz, tak? Kiedy czegoś potrzebujesz. Kiedy potrzebujesz nawet się dowiedzieć, nie? Właśnie o to chodzi, tak. Żeby tą potrzebę wiedzy wytwarzać. Ja myślę, że filozofia jest właśnie potrzebą, szuka tej odpowiedzi, nie? I wtedy człowiek mówi, tak. Kurczę, nie zostawię tego tematu, bo ktoś wzbudził we mnie zainteresowanie i zostawił mnie z tym punktem. Tak. Bo to jest przepiękne, że właśnie ty nie jesteś, Krystian, pewnie tą osobą, która ma po prostu dawać odpowiedzi. Tak. No i to jest, nie? A my jako nauczyciele, my mamy dawać odpowiedzi. I to jest ta różnica, nie? I jakby ciężko jest nam znaleźć tą przestrzeń, że ty możesz mieć rolę filozofa w szkole, kiedy zostawisz pytanie bez odpowiedzi i te dzieciaki w ramach zadania domowego dla chętnych i na ocenę tak, mogą drążyć tak, dalej tematy. Oczywiście. Nie? No ale wiadomo, to jest zupełnie inny temat. No, ale wyobraźcie sobie, jak w ogóle szkoła by się zmieniła. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio słyszałem, że dla uczniów jeden z takich trudniejszych przedmiotów jest właśnie fizyka. Tak słyszałem. No jest. No właśnie, nie? A i ja chemia. Na przykład, no podobno. I informatyka i Polska. Same trudne przedmioty tutaj siedzą. Ale z kolei właśnie pytania, które zadają dzieci, bardzo często dotykają właśnie tematów dotyczących fizyki, właśnie w edukacji wczesnoszkolnej. Od najmłodszych lat dzieciaki kochają po prostu rozmowy o kosmosie, o wielkim wybuchu, pytają o cząstki, atomy. Kochają o tym rozmawiać. Jest w ogóle mnóstwo impulsów filozoficznych do rozmowy o fizyce. Nawet widziałem taką książkę, dociekanie filozoficzne z matematyką. I nawet taki jeden scenariusz lekcji o Talesie. Można dyskutować w taki sposób, że dzieci same dochodzą do twierdzenia Thalesa, a wszystko na podstawie opowieści. Czyli trzeba zacząć zgłębiać temat. A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, bo jesteśmy przyczepieni bardzo mocno teraz do szkoły, do edukacji, ale dobrze wiemy, że edukacja zaczyna się w domu i jak na przykład teraz miałbyś poradzić, załóżmy, słucha nas wychowawca jakiejś klasy i teraz on będzie miał zebranie z rodzicami i chce w jakiś sposób wskazać sposób współpracy z dzieciakami. Jak on może doradzić, jakimi słowami, jak zainteresować tego rodzica filozofią taką domową, takim właśnie poszukiwaniem dociekliwością dzieciaków właśnie w domu? Opowiadaj o tym. Ja myślę, że przede wszystkim nie przeszkadzać i umiejętnie nie przeszkadzać, a nie tak, no wiadomo, czasami po prostu jesteśmy wdzięczni, że ktoś czemuś nie przeszkadza, tak jak w edukacji jesteśmy wdzięczni, że nikt nam nie przeszkadza. Ale to chodzi o takie mądre nieprzeszkadzanie. To znaczy przede wszystkim warto, żeby pamiętać o tym, że filozofia ze swoim zadawaniem pytań jest czymś bardzo naturalnym dla dzieci. One po prostu w pewnym wieku zaczynają zadawać mnóstwo pytań, wypływają z tego, jak są takie maszyny do wypływania piłeczek od tenisa po prostu, nie? Pytanie. Aż bywa męczące. Tak, i najtrudniejsze dla rodzica właśnie jest to, że już ma dość. I chyba takim największym wyzwaniem jest, żeby odbić wszystkie piłeczki. To znaczy nie zniechęcać dzieci od tego, żeby te piłeczki wypluwały, te piłeczki odbić, ale teraz trzeba mieć umiejętne serwy, to znaczy pogadać na temat tych pytań,
Ale też często rodzice mają z tym problem, że nie potrafią odpowiedzieć na pytania, a właśnie filozofia daje to, że to nie szkodzi, że ja nie znam odpowiedzi na te pytania, bo my możemy zastanowić się razem, bo właśnie filozofia polega na tym, tak jak Sokratesem było, że spotyka się dwóch gości i obaj nie wiedzą. Sokrates nie wie i jego rozmówca też nie wie, ale po rozmowie zaczynają obaj wiedzieć. No i tak właśnie może być z nami i z dziećmi. Jeżeli będziemy zachęcać dzieci do zadawania tych pytań, będziemy z nimi rozmawiać, będziemy rozmowy kończyć pytaniami, to wtedy będziemy wspierać tą taką naturalną ciekawość. Jest bardzo różnych metod, możemy zrobić bardzo dużo, możemy pójść na spacer i po prostu pytać. I nie wszystkie pytania muszą być filozoficzne, bo tu chodzi o taką postawę. Pytanie nie jest filozoficzne, bo w tym momencie zaczyna, wiesz, jeżeli pytasz o problem, tak, albo szukasz odpowiedzi, no to już. Oczywiście, że tak. Wiesz, ja na przykład kiedyś... Się kręci wokół filozofii. Wiesz co, ja kiedyś na przykład na profilu Uczę filozofować u siebie opisywałem taką propozycję dla przedszkoli, szkół, ale też rodziców. Jest jesień i wybieracie się z dziećmi, żeby pozbierać kasztany, liście, czyli no, wydawałoby się, że przyroda. Ale potem bierzesz różne liście, jeden taki zerwany, całkowicie zielony, drugi taki w połowie brązowy, a trzeci taki całkowicie już wyschły. I zadajesz dziecku pytanie, czy któryś z tych liści twoim zdaniem żyje? Jeżeli tak, to który? Uzasadnij. Ja kiedyś postawiłem takie trzy liście w pierwszej klasie szkoły podstawowej i my nad tymi liściami staliśmy, dyskutowaliśmy 45 minut i dzieci nie błagały, żebym nie wychodził. Wierzę. Znaczy w ogóle jest jednak od dawna, ja już to też zauważam, że jeszcze w 1-3, jeżeli nauczyciele, nauczycielki, bo to przeważnie nauczycielki, próbują rozmawiać z dzieciakami, to tam się to opiera właśnie na kwestii stawiania pytań i udzielania odpowiedzi albo jakiegoś dochodzenia. A niestety mam wrażenie, że w 4 klasie to się zmienia diametralnie i to widać też po dzieciakach, że oni są przyzwyczajeni do tego, że zeszyt ławka, 45 minut. Definicja zanotuj. Tak, i takie moje prywatne odkrycie to jest właśnie to, że im niżej, że tak powiem, czyli schodzimy od studiów, gdzie panuje jednak nadal metoda wykładowa, przez licea, podstawówkę, czy tam po drodze jeszcze były gimnazja, dochodzimy do 1-3 i dopiero tak naprawdę... Joanna teraz była właśnie na rozmowie w przedszkolu i babce się bardzo podobało. Mówi, że od razu by ją chciała zatrudnić, bo złapała kontakt z dzieciakami, tak? Bo dziecko się pytało, a ona... To nie ja ci powiem albo siadaj, nie pytaj, tylko właśnie było na zasadzie to chodź sprawdzimy to razem, to chodź zrobimy to razem, to chodź poszukamy razem odpowiedzi. W 1-3 to jeszcze jest, bo tam nie ma tych 45 minut. Masz jednego nauczyciela, a tu mam wrażenie, że tu jest gdzieś jeszcze pies pogrzebany, że wiesz, przychodzi pani od polskiego, ona ma 45 minut na polski, przychodzi pan od matematyki, 45 minut na matematykę i jego nie interesują pytania. Ale tutaj zwycięzcami są, bo właśnie teraz w tej części rozmawiamy o rodzicach. Rodzic nie jest nauczycielem, rodzic jest non-stop i wracasz do domu i właśnie rodzic ma być tą osobą, której nie boisz się albo cały czas, uwaga, masz ochotę zapytać. Właśnie to jest to, co Krystian powiedział, bo w pewnym momencie przecież, jak mamy, ty możesz już nie pamiętać, ja jeszcze pamiętam, mam 9 i 12 latka w domu, prawie 10 i 12 latka, uwaga, to był taki moment, w którym pytania po prostu już tak męczyły i Krystian to uczciwie powiedział, że po prostu my już nie mamy dość, bo jesteś, mamy dość, bo wracasz po pracy i nagle ktoś ma, a dlaczego tak, a co, a dlaczego, a czemu? I ty mówisz najprostszą, bo tak. Nie? No dobra, to inaczej. Tak poprośmy o odpowiedź. Filozofa, jak nie zniechęcić dziecka do zadawania pytań? Myślę, że szczerością. Jeżeli nie mamy siły, to po prostu powinniśmy powiedzieć, że ja po prostu dzisiaj chcę, to jest ważne, super to jest, czyli wyrażam akceptację dla twojej postawy, ale ja uczciwie mówię, że po prostu dzisiaj mózg mi się wyłączył, ja jestem w stanie jakieś głupie obrazki tylko dzisiaj super obejrzeć. I te dzieciaki też niech to wiedzą, tak, nie? I dajemy przekaz, że nie bo tak, bo to jest głupie, nie filozofuj, tylko że to jest ważne, a można naprawdę filozofować o wszystkim. Na przykład jeden tata kiedyś wymyślił, żeby zachęcić swojego syna do filozofii piłką nożną. Dlatego, że jego syn bardzo lubił oglądać mecze. I on podczas meczu zadawał mu pytanie, na przykład, czy to jest dla niego sprawiedliwe, tak? Czy to jest słuszne, czy to jest okej? No, milion pytań do... Wiesz, ja na przykład jedno z moich takich ulubionych zajęć z etyki, którą prowadzę, czyli z filozofii, bo etyka to jest część filozofii, to są zajęcia podczas pewnej walki w mistrzostwach świata w judo. Jest dwóch zawodników. Jeden
jeden bardzo ważny pojedynek. No i w pewnym momencie jeden z zawodników nie zauważa sygnału sędziego, że rozpoczęła się walka, zaczyna się oglądać. No i ten drugi już wie, że wykorzystuje sytuację. Tak, i podchodzi go od tyłu i go przewraca i zgodnie z zasadami gry wygrywa ten pojedynek. To przestrzega zasad. Zgodnie z tymi zasadami wygrywa pojedynek. Miał prawo. Miał prawo, ale z drugiej strony no jednak podszedł z tyłu. Albo podobna sytuacja, to już potem pokazuje, triatlon, jest bieg. I tutaj tak było, nie? Że faktycznie wykorzystam tę sytuację. Tutaj jest triatlon, ostatni etap bieg. I jeden zawodnik już ma wygrać, ale nie zauważa w ostatniej chwili skrętu w prawo. Wpada na barierkę. I w momencie, kiedy wpada na barierkę, ten drugi za nim już jest bliski wygranej, ale w ostatniej chwili się zatrzymuje, go przepuszcza. No, są wierzy. Ale to są, wiesz co, to ja bym był zmęczony taką filozofią ciągle. To są pytania bez odpowiedzi. Nie ma złej ani dobrej odpowiedzi ostatecznie, nie? To jakby... A ja czasami w życiu wolałbym takie, w którym po prostu jest czarno albo biało, nie? Po prostu wiem, że odkryłem odpowiedź, tak, idziemy dalej, nie? A tutaj na przykład to jest taki moment, w którym te pytania, dobra, które Krystian proponuje... Ale w tym momencie to kształtujesz charakter, tak? Pewnie współodczuwanie, empatię, te wszystkie poczucie, rzeczy też... Poczucie po prostu, nie wiem, no właśnie etyki, tak? Czy to jest etyczne? Wiesz, to też nasz mózg tak działa, że my na co dzień po prostu potrzebujemy jakiegoś schematu, jak jest intuicyjnie, żeby działać, tak? Żeby sobie wszystko zaprogramować, bo oczywiście jest tak, że rozważanie tak tego wszystkiego jest zbyt męczące dla naszego wewnętrznego procesora, on nie wytrzyma. Ale właśnie sztuka polega na tym, żeby poza tym, że tak pędzimy jak automat, w pewnym momencie się zatrzymać i zapytać się, co ja robię. Mhm. Ile razy mówiłeś do dzieciaka, włącz myślenie, no, gdzieś na przerwie. Bo tak. Robił coś, nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji i po prostu włączył myślenie. Mój ojciec zawsze mówił, najpierw pomyśl, potem zrób, nie? No. Ale widzisz, myśl, a potem zadaj pytanie. A mój mówił, najpierw powiedz, potem pomyśl. Tak. Słuchaj, a Krystian, gdybyś na przykład miał polecić, bo wiem, że też zajmujesz się różnego rodzaju, masz współpracę z wydawnictwami i masz pewnie ogromną biblioteczkę książek. Wyobraźmy sobie, że chciałbyś polecić mi, ja jestem totalnym laikiem z filozofii, coś, co mogłoby mnie wciągnąć i uwaga, jakąś rzecz, która mogłaby być dla dzieciaków. Wyobraźmy sobie, że słuchają nas teraz rodzice, którzy mogliby stwierdzić, o, interesuje mnie ten temat, ale potrzebuję instrukcji obsługi rozmowy z dzieckiem. Ja kiedyś trafiłem na taką serię, chyba dzieci uczą się filozofować. Jeżeli się nie pomyliłem, to jest kilka części, dostałem od jakiegoś wydawnictwa i próbowałem z moimi synami gdzieś tam to wprowadzić. Jakoś chyba ja po prostu mam małe kompetencje, żeby to uruchamiać i mi nie wyszło, ale czy ty znasz jakieś takie książki, które na wstępie byś powiedział, to od tego zacznijcie? Znam. Nawet ostatnio prowadziłem takie szkolenie, 1,5 godziny, przed kamerą pokazywałem książkę, potem przepraszałem, że nie zdążyłem wszystkich pokazać. Ale oczywiście są prostsze odpowiedzi, więc zanim dojdę do książek, przede wszystkim jest tak, że prowadzę własne zajęcia online'owe, Klub Mało Wielkich Filozofów, dla wszystkich tych rodziców, którzy czują, że dzieciaki nie dostają tego w szkole, czują, że oni chcą dać tym dzieciakom coś więcej, mają taką możliwość bez względu na to, gdzie są, mogą online się ze mną połączyć, zajęcia są dla różnych grup wiekowych. Nawet ostatnio jeden chłopiec poszedł do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam była taka ankieta, jaki przedmiot najbardziej lubisz, a napisał filozofię z panem Krystianem po szkole. Dlaczego? Dlatego, że tam jestem słuchany i tam się mogę wypowiedzieć. I to jest pierwsze. Zaczyna być podmiotem, nie? To tak. Też jest ważne. I to jest właśnie pierwsza... Jak trafić na twoje zajęcia? Przede wszystkim znaleźć mnie w internecie, wejść na stronę Uczę Filozofować, napisać do mnie i się skontaktujemy. Super. A to pierwsza rzecz, prawda? Co można zrobić, nie? Poza tym książek jest mnóstwo. Ja jestem współautorem drugiej części takiej książki Filozofuj z dziećmi 2, wydały wydawnictwo Akademikon. Łukasz Krzywoń wydał sam pierwszą część. Jeżeli ktoś będzie miał te dwie części, to tam otrzyma konkretne informacje prostym językiem, nie akademickim, ludzkim, w jaki sposób może porozmawiać z dzieckiem i dostanie 100 takich przykładów, a poza tym, ale to jest tajemnica, także nikomu jeszcze nie zdradźcie, spiszę własną książkę. Okej, to nikomu nie zdradzimy. Tak, nikomu nie mówcie. Zostanie to tylko bez nas. Dobrze. No to cudnie, to trzymamy kciuki. Także polecam swoją, ale nikomu nie mówcie. No dobra, powiedz mi tylko jedną taką rzecz, a czy nie uważasz, że technologia, bo dużo narzekamy na telefony, FOMO, wszystkie cuda niewidy, taką płaskość kultury, czy to przeszkadza filozofii, czy nie?
Wiesz, bo, no, wiesz, nie, często rodzice po prostu mówią w ten sposób, jak gdzieś tam tłumaczą dzieciaki, jak tłumaczą dzieciaki w szkole. Proszę pana, że on jest grzeczny, kochany, fajny, tego on wszystko wie, ma szóstki same w szkole, siedzi w pokoju i jest cisza. Potem się okazuje, że gdzieś tam jest właśnie FOMO, że są jakieś uzależnienia od internetu, cuda niewidy tam się mogą wyprawiać. I w tym momencie wszystkie te wartości, wszystkie te rzeczy, o których mówisz, są tak naprawdę czasochłonne. Tak. Jako czasochłonne, że jako rodzic muszę poświęcić czas na to, żeby znaleźć czas na to, żeby odpowiedzieć na te pytania dziecka, żeby razem z tym dzieckiem przebywać. A rodzice różnie bywają, czyli ta technologia, jednak ten brak czasu, ten ciągłe gonienie, mam wrażenie, że to jest taka cała przeciwwaga do tego, żeby się zatrzymać, zadawać pytania, no bo po co będę się pytał, jak w internecie poszukam filmu na YouTubie. Mhm. W ten sposób myślę, że możemy łatwo zdefiniować, czym jest filozofia. Filozofia to zadawanie takich pytań, na które Google nie odpowie. Ale tak teraz o tym opowiadasz, to tak sobie myślę, że właśnie to jest tak, że tak mi się czasami wydaje, że w internecie to my czasami jesteśmy sami. My. Bo jestem ja i mój telefon, i mój komputer, i nie ma innych osób. Jestem ja kontra komputer, a za tym internetem, za telefonem coś zawsze dużego stoi. Więc jest dziecko kontra, albo nastolatek kontra coś dużego, co zostało stworzone w jakimś dużym zespole. Więc jest zawsze słabsze, dlatego myślę, że naszym zadaniem jest nie odbierać na siłę czegoś, co jest i tak nieodłączną częścią jego życia, tylko pokazać, w jaki sposób używać tej technologii, ale oczywiście pamiętając też o jednej rzeczy, że... Kolejny punkt zbieżny z informatyką. I wiesz co, ja myślę, że jest bardzo dużo zbieżnych punktów z każdą dyscypliną. No. Ale no właśnie to, co chciałem powiedzieć, to to, że przede wszystkim powinniśmy dać narzędzia, chociaż też potrafię zrozumieć taki koncept, żeby umówić się na jakąś strefę ciszy. Bo ja na przykład sam, czasami jest trudno odłożyć telefon i chciałbym się tak z kimś czasami umówić, bo odłączmy się offline. Na chwilę, offline. Znaczy wczoraj jeszcze zupełnie nie wiedząc, że będziesz dzisiaj naszym gościem, że będziemy tu sobie filozofować, rozmawiałem z Ewą o takim jednym bardzo prostym, o jednej bardzo prostej rzeczy, bo żeśmy tak się poczuli, że tak powiem, trochę stłamszeni przez życie różnymi dziwnymi przypadkami, które gdzieś tam trzeba rozwiązywać na bieżąco. Czy ja jestem tym przypadkiem? Nie. Akurat nie chodziło o to, ale po prostu stwierdziliśmy, że w sumie czego nam brakuje, to brakuje nam, żeby usiąść na pół godziny, nieważne gdzie, usiąść po prostu, czy w kuchni, czy gdzie ci jest dobrze i tak dalej, ale nie właśnie włączone radio, włączony telewizor, telefon, tylko usiąść i pomyśleć. To jest to, co ty powiadałeś, jak byłeś w Tunisie na wakacjach i chyba z kimś rozmawiałeś i on ci powiedział, tak, że wy Europejczycy macie zegarki, a my Tunezyjczycy mamy czas, bo do czego Dawid nawiązał? Do sytuacji, która też w sumie filozoficznej można powiedzieć, bo już w tej chwili zaczynam postrzegać wszystko przez pryzmat filozofii, ale umówiliśmy się z Tunezyjczykiem, kupiliśmy nam jakieś, nie wiem, już torebki, skóry, jakieś cokolwiek, żeśmy kupowali, on nas na następny dzień zaprosił, że tam do jego ojca, do sklepu i tam dużo większy wybór ma, że tam sobie je kupimy. I całe właśnie handlowanie rozpoczęło się od tego, że żeśmy usiedli przy herbatce, porozmawiali, on tam opowiedział swoją historię życia, jakieś rzeczy, tak dalej, tak dalej. I ten proces kupowania, targowania się, który oni kochają, był tak naprawdę najmniej ważny. Najważniejsze było celebrowanie chwili, gdzie usiedliśmy ze sobą i mieliśmy czas na to, żeby porozmawiać. Tam pytania oczywiście padały, no bo różne kultury, różne sytuacje, każdy jest trochę ciekawy właśnie, uwaga, ciekawy i zadaje pytania, ale właśnie padło z jego ust właśnie takie stwierdzenie, że wy Europejczycy macie zegarki, a my Tunezyjczycy mamy po prostu czas. Czas na to, żeby gdzieś tam komunikować się ze sobą. Tak. No, tak, wiesz co, dlatego ja bardzo często opowiadam, że filozofia to jest przestrzeń. Żeby zorganizować taką przestrzeń do myślenia, w filozofię to trzeba zorganizować przestrzeń. Czy to właśnie w szkole, czy w klasie, w sensie trzeba wyodrębnić ten moment w planie lekcji, dogodny. Trzeba też jakoś przestrzeń poukładać w tym sensie, że ja zawsze opowiadam właśnie dzieciakom, jak się dziwią, że przestawiamy znowu te wszystkie stoliki, bałagan jest i tak dalej, to mówię, słuchajcie, byliście kiedyś w McDonaldzie, bo w KFC, no byli. No a kto z was, jak się spotkał z kolegami, to usiedliście w rządku?
No nie, no to czy jak chcecie się spotkać i pogadać, to nie siedzicie jeden za drugim w rzędzie, tylko siadacie razem. No tak, a my właśnie spotykamy się, żeby porozmawiać. Hmm. Dlatego to jest tak bardzo ważne i myślę, że ta przestrzeń powinna być w szkole, powinien być czas na to zrobiony, żeby się odciąć, usiąść. Ja w swojej poprzedniej szkole właśnie zdemontowałem zegar w swojej sali. Żeby nie przeszkadzał. Tak, żeby nie przeszkadzał. Hmm. I wiesz, jak szybko czas zaczął wtedy biec, jak usuwasz zegar, to dopiero jest fizyka. No i myślę też, że w domu potrzebne są po prostu przestrzenie jakieś. To, żeby porozmawiać, mam to poczynać. Samo, jak mi się zatrzyma zegar w klasie. Proszę pana, a kiedy kończymy? O Jezus, już lekcja minęła. To prawda. No właśnie, ja nie wiem, bo ja nie mam zegarka, więc nie wiem. Słuchajcie, a propos zegarka i kończenia, to myślę, że to byłby dobry moment, bo już prawie nam 45 minut zeszło. Krzyże cię dobra, prawie dobra taka lekcja o filozofii wyszła, taka wstępna. Krystian, czy chciałbyś tutaj naszych widzów, słuchaczy jakoś zostawić z jakąś taką filozoficzną myślą, żeby zabrali sobie coś do kieszeni, co było twoje? To jest twoje ostatnie expose, szansa w tym odcinku. Dajesz do tych państwa. Można nawet mówić wprost do ekranu naszej kamery. Kiedy patrzymy w przyszłość, to nie wiemy, co nas tam czeka. Nie wiemy, jakie zawody będą istniały, nie wiemy, czy będą w końcu te latające dyskorolki, czy nie będą, czy będą autonomiczne samochody, czy nie. A filozofia jest właśnie czymś takim, co jest takim pewnym biletem w niepewną przyszłość. Coś, co daje nam kompetencje, które pozwolą nam przede wszystkim być szczęśliwym, bo uczymy się nie po to, żeby zdobyć pracę, tylko po to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, ale też właśnie dlatego, że w niepewnej przyszłości pewne kompetencje to jest coś najlepszego, czego możemy sobie życzyć i swoim dzieciom. Więc na coś, co najbardziej, najszczerzej z pełnego serca, to chciałbym wam życzyć to, żebyście bardzo dużo filozofowali i żebyście tworzyli przestrzenie na filozofię, abyście znaleźli ją w swoim domu, w miejscu pracy, no i też, żebyście troszeczkę szturchnęli tych decyzyjnych, żeby filozofię w szkole zrobili, bo można, wszystko jest gotowe, tylko po prostu trzeba zrobić pstryk. Oj, pokochają mnie na radzie, jak tak już wszyscy ucichną, dyrektor przedstawia trzecią godzinę coś. A dlaczego? Podnieś rękę, pamiętaj. To będzie straszne. Nie, bo mi obetną. Żona mówi, nie podnieś już ręki. Na radach pedagogicznych, nie? Dokładnie. Bardzo dziękujemy, Krystianie, za to, że spędziłeś z nami czas, za to, że podzieliłeś się swoją wizją. Mam nadzieję, że to będzie wartościowy odcinek. Zostawcie komentarze, uruchomcie algorytmy, pozdrówcie Krystiana, wejdźcie na Uczę Filozofować, poszukajcie różnych rzeczy, które Krystian robi, bo na pewno warto to wszystko obserwować. No i uwaga, nie bójcie się zadawać pytań i nie bójcie się tych ludzi, którzy zadają pytania, bo wyrosną z nich takie mądre osoby jak Krystian, a wszyscy byśmy chcieli, żeby wszyscy byli tacy mądrzy. I przypadkiem nie mówcie dzieciom, siedź cicho, nie filozofuj. Tak. I nauczcie się odpowiadać na pytania. I tym oto uroczym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć. Do zobaczenia. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.